Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o pierwotnej rasie Yautja, która powszechnie była nazywana mianem Hish. Byli protoplastami znanej wszystkim cywilizacji predatorów. Gatunek Hishku ten został po raz pierwszy wprowadzony w powieści Predator Forever Midnight z 2006 roku. Według klasyfikacji przedstawionej w książce, była to rasa zimnokrwistych gadów, która wyewoluowała na gorącej, bagnistej planecie Yautja Prime. Gatunek ten wyróżniał się pod względem impulsywności. Byli kontrolowani przez własne biologiczne popędy. Najgroźniejszym był ten, związany z zabijaniem wszystkiego naokoło. Był on prowokowany przez tzw. gruczoł zabijania. Narząd ten po stymulacji wytwarzał wydzielinę, która zwiększała siłę i agresję u Hisha do niebotycznego poziomu. Ewolucja obdarzyła protoplastów predatorów tym organem, gdyż mordowanie wszystkiego naokoło było czasami jedynym rozwiązaniem, aby przetrwać na niegościnnych bagnach. Po tysiącach lat dopiero wódz Mastael nauczył swoją rasę tłumić bodźce z tego gruczołu. Hishowie byli hermafrodytami, to znaczy posiadali cechy obu płci, które mogli dowolnie zmieniać. Samice można było odróżnić dzięki posiadaniu jaśniejszych dreadów i fioletowych plamek wokół szczęki. Po zapłodnieniu rodzili zawsze 6 młodych. Pod względem technologicznym byli bardzo zacofani, dlatego zostali w końcu najechani i podbici przez rasę Amengi. Po setkach lat ucisku doprowadzili do powstania i upadku swoich oprawców, po czym ich zniewolili. Dzięki przejęciu technologii Amengi zanotowali błyskawiczny skok cywilizacyjny. Po zdobyciu pojazdów mogących odbywać podróże międzygwiezdne, zaczęli polować na rasy zamieszkujące pobliskie planety. Ich ulubionym celem była rasa Karna i ludzie. Polowali dla samej radości wynikającej z łowów. Po każdej wygranej walce oddawali mosz na zwłoki swoich ofiar, w ten sposób hańbiąc pokonanych wrogów. Społeczeństwem Hish rządził wielki hierarch, który przewodził wszystkim klanom. Wspomagała go tzw. grupa Konklawe, rada najważniejszych klanowych liderów. Pojedyncze grupy protoplastów predatorów żyły na swoich statkach macierzystych. Każdy klan posiadał swój własny kodeks i rytuały, którym był wierny. Jeśli zapoznacie się z książką Predator Midnight Forever, będziecie mogli poznać historię dwóch najlepiej poznanych klanów. Klanu Tuk, któremu przewodził Szeszkuk, jak i klanu Karepta. Ten pierwszy był znany dzięki swoim zasadom bitewnym, a także ze względu na to, że posiadał wyłączne prawa do przeprowadzania polowań na planecie 3998. Drugi zasłynął hańbiącym atakiem nuklearnym, który zrzucili na rywalizujący klan. Ta pochopna decyzja była wywołana wpływem wspomnianego na początku gruczołu zabijania. Język tej rasy był bardzo złożony i opierał się na gardłowych dźwiękach, wytwarzanych przez unikalne szczęki Hishku Ten. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!